Jarosław Malczewski, dzień dobry, witam Państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię Państwu poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen artykułów mleczarskich na rynku polskim. W dalszej kolejności przedstawię bieżące notowania cen artykułów mleczarskich z terytorium Unii Europejskiej. W kolejnej części przedstawię bieżące zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka. Przedstawię też aktualne notowania cen artykułów mleczarskich z Nowej Zelandii. Omówię zmiany w zakresie wielkości dostaw mleka surowego zarówno w Unii Europejskiej, jak i Nowej Zelandii oraz Australii i zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Światowy rynek mleka wkracza w nową fazę cyklu. Z najnowszego badania Rabobanku dotyczącego produktów mleczarskich wynika, że istnieje coraz więcej argumentów wskazujących, że rynki produktów mleczarskich osiągnęły najniższy punkt, a to oznacza, że możemy spodziewać się długo oczekiwanych wzrostów cen. Wraz z końcem 2023 roku światowy sektor mleczarski stanął przed wyzwaniem, jakim jest ograniczona podaż mleka surowego oraz nierosnący popyt na jego produkty. Miniony rok stał za to pod znakiem niskich cen masowych artykułów mleczarskich, co spowodowało szereg konsekwencji w postaci m.in. obniżek cen mleka w skupie. Globalna podaż mleka odnotowała okresowy wzrost, po czym nastąpił spadek cen mleka wraz z towarzyszącym mu niestety wzrostem kosztów produkcji i przetwórstwa mleka i to wraz jeszcze z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Przejdźmy zatem do bieżących notowań cen artykułów mleczarskich z terytorium Polski. W pierwszej kolejności przedstawię Państwu bieżącą cenę mleka w skupie. Póki co dysponujemy danymi z maja 2024 roku i średnia cena mleka w skupie wyniosła 1,96 zł za 1 litr. Jeśli chodzi o cenę mleka przerzutowego, ona w ubiegłym tygodniu była na podobnym tygodniu, na podobnym poziomie jak dwa tygodnie temu i wyniosła od 1,90 zł do 1,95 zł za 1 litr. Mówimy o mleku o zawartości tłuszczu 4%. Jeśli chodzi o notowania cen artykułów mleczarskich, one lekko spadły. Zacznę od odtłuszczonego mleka w proszku. Jego wartość plasowała się w widełkach od 10 zł 10 groszy do 10 zł 70 groszy za kilogram. Wartość pełnego mleka w proszku od 16 zł 40 groszy do 17 zł 40 groszy za kilogram. Z kolei wartość masła na poziomie około 28 zł. Jest to minimalny spadek w stosunku do tygodnia poprzedniego i jest to konsekwencja lekkich korekt cen na giełdach światowych, o czym powiem za chwilę. Jeśli chodzi o wartość sera Gouda, ona była na takim samym poziomie, to jest 1 kg sera Gouda kosztował dokładnie 17 do 18 zł. Jeśli chodzi o relację złotówki względem euro, ona była na podobnym poziomie, 1 euro kosztowało 4 zł. 30 groszy. Teraz przejdźmy do terytorium Unii Europejskiej i analogiczne notowania pochodzące z 26 tygodnia bieżącego roku, a zmiany procentowe odnoszą się do tych zaobserwowanych równo miesiąc wcześniej. Masło w tym czasie podrożało o 1,1%, spadek wartości odtłuszczonego mleka w proszku o 2,3%, z kolei wartość pełnego mleka w proszku wzrosła o 1,9%, a wartość sera cheddar spadła o 0,5%. Teraz zatrzymajmy się chwilę przy kosztach produkcji mleka. W 26 tygodniu na szczęście one ponownie spadły. Pasze potoniały o 4,5%, natomiast energia podrożała o 3,4%. Natomiast dla producentów mleka zdecydowanie ważniejsze są ceny pasz aniżeli energii, ponieważ to nie stanowi takiego dużego udziału w kosztach. Przykładowo prąd elektryczny 3 do 5 groszy to nie jest jakaś istotna wartość przy kosztach produkcji. Teraz bieżąca informacja z Nowej Zelandii. Otóż 2 lipca 2024 roku odbyła się kolejna aukcja. Tym razem zakończyła się spadkiem cen artykułów mleczarskich, ale to
z kolei wpłynęło na wzrost popytu. Wartość indeksu głównego spadła o 6,9%, natomiast sprzedano wyraźnie więcej, bo 24 138 ton. Przykładowo na poprzednich aukcjach sprzedawano po 16-17 tysięcy ton, a zatem widać było wyraźnie, że cena wpływała na mniejszy popyt. W momencie, kiedy cena została skorygowana, to popyt wzrósł. Produkty, które interesują polskich producentów i przetwórców najbardziej. Masło, spadek wartości o 10,2%, wartość odtłuszczonego mleka w proszku spadła o 6,1%, pełnego mleka w proszku o 4,3%, a wartość sera cheddar spadła o 6,9%. No miejmy nadzieję, że to jest tylko takie notowanie i następne będą wzrostowe. Teraz przejdźmy do terytorium Unii Europejskiej i warto pomówić o prognozach i bieżących dostawach we wspólnocie. Wstępne dane wskazują, że w pierwszym półroczu 2024 roku dostawy mleka w Europie spadną o 0,5% i to w stosunku do roku poprzedniego. Przewiduje się również spadek o 0,2% rok do roku w drugiej połowie 2024 roku. Część przetwórców w dalszym ciągu działa powściągliwie w zakresie podwyższania cen, co ma związek z nadal niepewną wartością sprzedawanych przez nich produktów eksportowych. Wiele wskazuje na to, że obawy te są w jakimś sensie uzasadnione, bo eksport Unii Europejskiej nie ma lekko, napotyka wciąż nowe trudności. Mimo to należy oczekiwać wzrostu jego wolumenu w ujęciu rok do roku w czwartym kwartale w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dostępność dostaw wciąż stanowi wyzwanie dla osiągnięcia oczekiwanego wolumenu eksportu Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2024 roku. Ma to związek ze zmniejszoną dynamiką produkcji mleka rok do roku. Na domiar złego mamy do czynienia z niewielkim wzrostem popytu krajowego. W tym samym czasie Rabobank odnotowuje w Stanach Zjednoczonych wzrost produkcji o 0,2% w porównaniu do roku poprzedniego, czyli 2023, natomiast oczekuje się 1% wzrostu na koniec 2024 roku. Z analizy wynika, że połowie zwierząt gospodarskich w Stanach Zjednoczonych będzie stopniowo i konsekwentnie wzrastać do 2024 roku. Rabobank przewiduje, że ceny mleka klasy trzeciej w pierwszej połowie 2024 roku wyniosą średnio 17 dolarów amerykańskich za centnar, a przez cały rok około 18 dolarów, a więc będzie wzrost. W przypadku klasy czwartej szacowane ceny wynoszą 19 za pierwszą połowę 2024 i 20 dolarów za cały 2024 rok. Teraz przejdźmy do kolejnego kraju, Australia i Nowa Zelandia. Przewiduje się, że całoroczna produkcja w Nowej Zelandii spadnie o około 2% w porównaniu z rokiem poprzednim, który w pierwszej połowie 2024 roku już odnotował spadek. Zapewnienie dobrostanu zwierząt ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego rozpoczęcia sezonu 2024-2025. Jednakże osiągnięcie celu może zostać zagrożone, jeśli rolnicy będą próbowali nadmiernie zwiększyć produkcję w odpowiedzi na prognozowany spadek cen mleka, co ma miejsce choćby w Polsce, kiedy też większą ilością nadrabia się spadek cen. Oczekuje się, że australijskie ceny mleka od producentów będą się utrzymywać przez resztę sezonu na rekordowym poziomie lub w jego pobliżu, który skończy się, czy już skończył, 30 czerwca 2024 roku. Pomoże to chronić sektor przed wpływem rynków zewnętrznych. Warto też zauważyć, że eksport australijskiego mleka odnotowuje znaczący spadek. W pierwszym kwartale nowego sezonu wolumen eksportu spadł o ponad 13% w porównaniu do roku poprzedniego. Spadek ten jest szczególnie znaczący w kategoriach składników mleka w proszku, serów czy też masła.
wielkość eksportu mleka płynnego, który w ostatnich latach znacznie wzrósł, spadł o 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Czynnikiem na to wpływającym jest ograniczona podaż mleka w kraju. Niemniej jednak wysoka cena mleka od producentów w porównaniu z głównymi konkurentami w dalszym ciągu stanowi wyzwanie dla konkurencyjności cen eksportowych. Australia odnotowała 43% wzrost importu masła i 21% wzrost importu serów w porównaniu z rokiem poprzednim. Australijskie gospodarstwa domowe w dalszym ciągu zmieniają swoje zwyczaje zakupowe, co ma związek ze zubożeniem tamtejszego społeczeństwa. Chociaż zakupy nabiału generalnie przewyższają inne alternatywne produkty spożywcze, istnieją przesłanki wskazujące, że spadek wolumenu w różnych kanałach dystrybucji również nastąpi. Z analizy wynika, że nadwyżka australijskich towarów dostępnych na eksport osiągnie stopniowo stabilny poziom w całym okresie czy w całym sezonie 2023-2024. Katalizatorem ma być dodatkowy wzrost podaży mleka, niemniej jednak problem konkurencyjności eksportu w krótkim okresie czasu będzie się tu niestety utrzymywał. Tytułem podsumowania. Oczekuje się, że popyt w Chinach na przetwory mleczne będzie w dalszym ciągu napędzany przez wzrost cen towarów w Oceanii. Przewiduje się, że wielkość importu Chin pozostanie niezmieniona w 2024 roku. Byłby to korzystny wynik, biorąc pod uwagę poprzednie 2 lata wycofywania się Chińczyków z rynków światowych. Oznacza to szansę dla eksporterów na wzięcie udziału w zgromadzeniu chińskich zapasów już w 2024 roku. Ceny rosną z niskich poziomów. Obecnie sygnały popytowe nie spowodowały jeszcze nagłego pośpiechu w poszukiwaniu możliwości pokrycia tych deficytów towarowych przez Chiny. Miejmy nadzieję, że sytuacja zgodnie z oczekiwaniami ruszy na przełomie września i października tego roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Jarosław Marczewski.